Nie wiedziałem, o czym mówił Adam, a potem Teresa, matka Krzysztofa. Pomysł zrodził się z tworzenia jakiejś grupy teatralnej tutaj przy parafii Marii Magdaleny, choć to jest tak szeroko przy parafii, bo również są osoby spoza parafii. A dlaczego ta sztuka? Myślę, że warto mówić o miłości, warto mówić o małżeństwie i warto wrócić do tekstów Karola Wojtyły sprzed 78 roku, sprzed, zanim został właśnie Janem Pawłem II, ponieważ to są korzenie tego, co będzie potem się działo w trakcie jego pontyfikatu, kiedy będzie właśnie mówił o małżeństwie, o miłości. Warto wrócić do tej sztuki, która jest dramatem, i o miłości opowiedzieć właśnie w sposób dramatyczny, to znaczy w sposób piękny. Występują i uczniowie szkoły średniej, naszego liceum katolickiego, i osoby dorosłe. Można powiedzieć, że z każdego przedziału wiekowego jest tutaj osoba. Próby tak naprawdę trwały 4 miesiące. Tekst jest dość trudny, to są duże frazy do wypowiedzenia na scenie, więc trochę czasu nam przede wszystkim zabrało to, żeby ten tekst zrozumieć. No i potem go jakoś w swój sposób oddać wraz z muzyką. Myślę, że się rodzą. Myślę, że wszyscy jakoś to czujemy. Grupa się w jakiś sposób też zgrała, więc myślę, że na pewno te plany są i myślę, że uda nam się je zrealizować. Pierwszym celem jest właśnie hospicjum Łukasza Ewangelisty. Drugim celem jest ośrodek rehabilitacyjny w Bażanowicach. To jest pomysł wszystkich aktorów. Ja tutaj zostawiłem pełną wolność w wyborze właśnie ośrodków, miejsc, które chcemy wspierać. Za naszymi plecami sklep Jupilera.